Cześć moi drodzy, ja jestem Atro, witam was w kolejnym odcineczku pięknym tej naszej wspaniałej przygody w Factorio. I cóż dziś, moi drodzy, dzisiaj skończy mi się tu kółka, widzę, ojojoj. Dobra, dołącz tutaj. Dobra, ach, bo prądu nie ma, tak. Chyba, żebym podajniki tu wymienił. To ja bym wymienił podajniki może lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery potrzebuję. No dobra, może będą trochę szybciej tutaj tworzyć, nie ma problemu. Spadają mi też wydobycie oczywiście w kopalni. Ponieważ nie mam prądu. Chociaż coś już kekło, tak widzę. Chyba rozkręciły mi się te moje bojlery. Ten chłast, no ten działa, ten działa, ten działa. Niekoniecznie, ale działa na 4.2. Coś tam działa. Dobra, dzisiaj spróbujemy się zająć produkcją paneli słonecznych. Do paneli potrzebuję miedzianej płytki, 15 układów. O Jezu, będzie drogie. To będzie drogie, ja muszę tu się przekopać, wiecie, ja się muszę tu przekopać. Definitywnie muszę tu przekopać. Kiedy będę miał te lepsze te? Kiedy będę miał te... Mikrofon mi spadł, moment, muszę sobie przykręcić. Chyba już. Nie, tak mi się wydaje, że mi nie spadnie już, kurde. Ja chciałem, gdzie mam te lepsze montażowe? Nie. Gdzie są te lepsze montażowe, te na trójkę, wiecie, te nowe te fabryczki. Przeklikam sobie na szybko, chociażby się... Tutaj są. Z modułów prędkości, o Jezus Maria, jeszcze o Jezus Maria, fioletowe potrzebuję, oj to nie! To lecimy na tych, muszę się przebomblać gdzieś tutaj, żeby tutaj sobie zrobić elegancko kolejną fabryczkę tych zielonych, chociaż może mi starczy. Może mi starczy. Podajniczku mam w ciul. Zielonych też już mam w ciul. Tak, myślę, że powinno mi starczyć, myślę. Tu mogę sobie pociągnąć kawałek albo jakiś rozdzielać dać czy coś. Tędy mam iść kółka zębate, tak? Tak, tu kółek nie ma zębatych po prostu. No tu mi wybierają kółka. No cóż, nie ma kółek zębatych, bo mi się spalarnia tutaj nie pali. A tu mi elegancko, chociaż... Ja wiem... No tu mi nie mam elegancko akurat, tu nie mam elegancko. Tak zrobimy. Zapchamy je na razie po naszemu. I teraz co? Teraz co? Teraz ja bym zrobił tak. Układ płytka i ten. Tutaj. Tu mogę się rozbić. Gdzieś na południe polecieć. Płytka.
Dobra, to mogę sobie wywodzić gdzieś na południe. Będę musiał chyba tylko dobomblować sobie więcej tych. Albo po prostu postawić sobie szybkie, bo to mam zapas 50 sztabek jakoś. Także ewentualnie jak mi zbraknie, to po prostu sobie dostawię szybkie podajniki. I teraz co? Te już mam, potrzebuję jeszcze, chyba mikrofon tak jest za nisko. Potrzebuję jeszcze tutaj zrobić sobie zielone układy. To mogę nawet stąd sobie wygrzmocić, gdzieś o tu, dwójeczkę i tu w dół. I tędy się przebijać? Nie głupie, chyba. Mam nadzieję, że mi starczy. Dobra, jeszcze ze dwa podziemne chyba. Nie da się ukryć, że jeszcze dwa potrzebne. Muszę na razie definitywnie ten podziemny, znaczy ten... solarną elektrownię sobie zrobić, bo to mi nie ma z prądu i nie ma nic już. Dobra, zielone są odprowadzone, płyty są odprowadzone. Teraz miedziane płytki jakoś ściągnąć na dół tutaj. Tu potencjał płytkowy mam spory, także nie, to się o to nie boję. Polecieć tutaj normalnie, tak w dół. Tu będę się musiał przekopywać jak głupi pod spodem. Ale nie mam nigdzie indziej płytków. I to mogę ewentualnie wtedy na jedną tą stronę z tymi sztabami stalowymi zrobić ewentualnie. Nie głupie, nie głupie. Więcej potrzebuję tych podajniczków, czy taśmociągu, to da przetransportować. I ciągniem na dół zatem. Ciągniem na dół. Pod spodem polecimy. Zobaczymy, czy mi starczą te piece. Jak coś, to piece zawsze można dobudować. Tu szły dwoma torami, już jednym torem te płytki stalowe. Nawet stalowych z tyłu. O Jezus Maria. To w nocy mi kompletnie siądzie, dobra. To chyba światło powyłączam. To zabiorę. Dobra, na razie sobie wyłączam światła, bo to chyba mi szkoda prądu. Dobra, już trochę światła wyłączyłem, trochę lepiej jest. Będziemy po ciemku na razie robić, trudno. Rozwiążę problem z tym moim prądem. To może będzie lepiej. Już cztery, kurde, patrzcie jak poszło. Chyba że dzień wstał i się solarki odpaliły, nie wiem. Bardzo możliwe. Dobra, to może mi skoczą trochę produkcję tych płyt, bo piece mi chyba też nie pracują. Znaczy kopalni mnie wyrabiają teraz z produkcją, no dobra. A to mieliśmy ciągnąć w dół teraz ten, dobra. To może trochę tutaj problematyczne, jakoś się tu przekekniemy jednym, tutaj, potem tutaj drugim na dwa. I tutaj, no o Jezu. To będzie bolało. Dobra, to tak, tutaj kolejnym podziemnym. Dotąd. Dajcie mi płytek więcej. O jest, tu już nie mam płytek w ogóle, o jest. Tak, muszę chyba odłączyć tamten ten. No, tak zrobimy.
Dobra. Potrzeba prądu. Żeby to chociaż w dzień kopało tak, jak trzeba kopać. Okej, okay, co da... ja bym się wstrzymał, wiecie, na razie z badaniami. Dobra, nie pracują mi te... to powinny jakoś mi się pomóc, jeśli chodzi o prąd. Dobra, połączmy to z tym, to wyjdzie teraz tu. I dobra, mam odprowadzone wszystko. Wszystko, co potrzebuję, mam odprowadzone. Teraz montażowy. Gdzieś tutaj. I tu potrzebuję płytki i płyty na jeden taśmociąg, a zielone będą szły oddzielnym taśmociągiem. Nie to zebrałem. Taśmociągi mi się kończą. Ty. Czego brakuje? Stalowych płyt. Kółeczka, no tak. Na sztywno dorzucimy. Dobra, i teraz tak. To tak, to tak. Dobra, tu idą. Teraz puścimy sobie tutaj. I tutaj się włączymy. Dobra. I tu panele słoneczne. Ale to się będzie robić. Czy należy załadować wszystko, zanim się tutaj... No dąży. To mogę długim wyładowywać. Gdzieś tam. No i tak, moi drodzy, no i co? Kopalnie nie wyrabiają, chyba żebym... Czy mi węgiel tam dociera w ogóle? Teraz tak, bo ostatnio z węglem był problem, zauważyłem. Tam coś słabo szło węgiel szło. No, ojej. Dać mi lampki. Ojej. Tu mam prąd, problem z prądem. Dawaj lampki, kurde. No jakbym się przekopał boilerem tutaj... spróbowałbym spróbować nawet. Nawet bym spróbował. To nie jest przypadkiem wina tego, że nie ma tam pary czy coś. Dlatego ja bym tam rozpływał drugie te, zbudował te. Nie mam, nie mam.
To bym dwa bojlery podłączył może. Z drugą pompą na przykład. Tak bym musiał, co? Serio? Tutaj coś. Musiałbym chyba ziemi dorzucić. O, teraz tak. Tylko kratkę wyżej potrzeba, to muszę iść po kamień trochę. Halo, halo. I ja bym tu podłączył po prostu, wiecie, drugi ciąg tych bojlerów. Nie wiem, czy to coś da, zobaczymy. O, produkujemy więcej. O, proszę, chyba, czyżby się ruszyło trochę z prądu, jak włączyłem ta... Rzuciłem jedną tą, to może się ruszy, zobaczymy, tylko potrzebuję się dostać. Już odpaliłem te cztery kopalnie. Trzeba więcej. Dobra, trzy kratki mogę odbudować, chyba starczy. Czu. Ja wiem. Chyba dobrze, zaraz zobaczymy. Tylko tu muszę dobudować jeszcze kratkę na taśmociąg. Tak, muszę jeszcze więcej kamienia sobie złapać. Dobra, może coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Jak tam dorzucę więcej pary, ewentualnie rozmontuję ten boiler, bo on tak, nie wiem, może nie działa. Dobra, uspokoiło się na razie. I od to cegiełek. A pełno, dobra, to nie będzie w ogóle. Dobra, okej, tam taki zapas cegiełek, okej. Zobaczymy, co się stanie, jak odpalę te dwa. Produkujemy się tam. Jakąś skrzynkę tam postawić. Może jednak. Aż 5 narobiło, dawaj. Odpalimy dookoła. Jeszcze dalej mogę. Tak. Już 7 MW zrobię z solarek. Dobrze, ja robię 4, także trochę będzie mi spoko z prądem. O, już idą płytki na dwa. Dobrze, już jest lepiej. Tylko ja tam miałem pogarniać teraz jeszcze trochę ziemi. Jest dobrze. I czy to jest o bangla teraz? Dalej para nie rusza. Ja nie wiem czemu.
No, mi się poła mi się wyłączyła teraz. No już jest lepiej. Dobra, solarki spadają. 3,5 MW robię z tych. Ale to mi nie działa. Oddawaj mi te rury. Przerabiamy. No to nie mogę przejść przez to. Normalnie czuję się zażenowany. No i dalej dwa nie robią. Te mi napierdzielają na pełnych obrotach. Za mało pary. Totalnie nie mam pojęcia. Wszędzie mam po 100 stopni. To nie chce mi pracować. Nie wiem, coś z tych dwóch się popsuło. Nie wiem, czy muszę te solarki to pogarniamy. Dobra, narobię i akumulatory też są potrzebne. A to potrzebuję baterii. A do baterii, baterie potrzebuję. Płytka, kwas siarkowy. Kwas siarkowy potrzebuje siarkę. Siarkę robię z wody i gazolu. Wodę mam tu. Gazol mam tam. Czy to mi w ogóle ogarnia? No tak powiem. Czemu to idzie na dwa? Wróć na dwa pasy. Czy ja to chcę na dwa pasy puścić? Czy może? A niech idzie. Pytanie, czy mi produkcja gazolu obrobi? 16 tysięcy litrów mam. Woda i gazel. Muszę jakąś drugą tą muszę obrobić i to gdzieś zrobić kolejną tą rafinerię i z wodą pociągnąć rurę i robić siarkę. Wtedy z siarki będę robić kwas siarkowy z żadnej płytki siarki i wody. A z kwasu siarkowego będę mógł już robić żelazną płytkę. To się robi też w tym, znaczy w baterię. Ciężko. To jest projekt na kolejny odcinek. Bateryjka. Na razie wezmę sobie te moje piękne, śliczne baterie, znaczy panele słoneczne. Porozkładam to. Płytki mi się kończą. Ileście tego nagrzmocili? 25. Dobrze. Rozkładamy. Dajmy jeszcze średnio słup. To musiał tutaj, tak? Nie będzie przejścia wtedy. My się przez długie przełączył. I tutaj średni na maksa. Coś takiego. Dookoła tego teraz płytę.
bym miał przejście teraz. Dobra. Piękny park solarny. Już robię tyle samo, co z tych. Z konwencjonalnej elektrowni. I już jest noc, także... Już jest noc, także mi spada produkcja. Także idzie ciemno, także produkcja spada, będę musiał ogarnąć te baterie i zrobić akumulatory tam, przy tych, żeby to akumulatorowało się energicznie, energetycznie. Energicznie, energetycznie. Jakoś tak zrobić, żeby mi się... Tak, magazyn. To dalej nie chce mi robić, mimo że tutaj, kurde, dalej mam aktualną wydajność 0. Nie wiem czemu 0. No dobra, park, znaczy ten, park bateryjno-słoneczny mam. Tu mam węgiel, jakby się skończyło, to mam jeszcze dobrze. No i co? Ty zrobię sobie taki trzeci chyba. Znowu rośnie, nie wiem, jakaś chmura naszła, czy co? A nie, dobra, to teraz tu mi 2 MW spada, dobra. 40, już mam, ile? Już 60 solarek mam, kurde, albo tu nie wstawiłem. Jak mi to dupnie, ktoś tu przyjdzie, zacznie szczelać. No ja dobra, mój drodzy, w tym odcinku to było na tyle, dzięki za uwagę. Park solarny prawie zrobiony. My widzimy się w kolejnym materiale, gdzie będziemy robić baterie. Dzięki, na razie, cześć, pa, pa.